It's very exciting to drive the rallies here in Poland because there's a lot of competition and some very good drivers. So I enjoy coming here to Poland to drive together with all of the Polish guys. So the rallies is fun. No jak to każdy pierwszy rajd, trzeba się wdrożyć w to wszystko, w cały ten sezon. Naprawdę po raz pierwszy wsiadłem do Mavericka w dzień wczorajszy, czyli w dzień odcinka specjalnego. Spokojnie właśnie z głową, żeby to kontrolować całego tego rozbuka, żeby nie było tego problemu. Trasy 18-kilometrowej zrobiłem 3,5 chyba albo 4 kilometry. Nawet sędziowie się pytali, co się stało i powiedzieli, jak to jest możliwe, że ja przejechałem ten OS ze średnią prędkością ponad 300 km na godzinę. Ja mówię, jestem szalony, ale nie aż tak. Wczorajszy prolog no nie był jak gdyby sukcesem jakimś wielkim, ale nie takie było nasze założenie. No, chcieliśmy się, jak gdyby, musieliśmy się poznać. Jako pilot straciłem kratkę, bo już mi gasili Nissana, który się palił. Potem z tego stresu, z tego gaszenia jakoś nie mogłem się odnaleźć, ale parę kratek później już miałem pozycję. The rally this time here in Bayer Drauskow was yesterday the first time I was driving again after my accident in September. A little bit scary, but it went well. Odcinki długie, 140 km, bo można powiedzieć, jest fajny taki długi odcinek. Na pierwszym mieliśmy trochę problemów technicznych. No, nasze pomysły i patenty nie zawsze się sprawdzają. Zrobiliśmy to podczas godziny w serwisie to naprawić i przejechać drugi odcinek płynnie. Wczoraj strasznie się zdenerwowałem na tą pomyłkę i tak dalej, ale stwierdziłem, że będę jechał swoim tempem, swoją prędkością. Największą frajdę nam sprawiało właśnie ściganie kogoś i wyprzedzanie. No, choć było ciężko, bo w tym kurzu szlafami trzeba było jechać tak na czuja. Pół godziny pary, dwa razy trasa pomylona. 30 minut kary. Ostatni OS był masakryczny, ponieważ musieliśmy wyprzedzać ponad 15 samochodów na 140 km. To jest po prostu jazda w jednym wielkim burzu, co myślę widać po nas dosyć mocno. Earlier today I had a good run. Unfortunately, the second run I had a little mistake and bent the steering rod, so I had to go out. Myślę, że atmosfera na tym rajdzie była wyjątkowa. Tym bardziej, że było nas w tym roku chyba myślę najwięcej spośród wszystkich lat. I to było najpiękniejsze, że było dużo śmiechu, dużo zabawy i dużo takiego profesjonalizmu w nas, co myślę jest najpiękniejsze. To jest poligon, który ja uwielbiam od zawsze. Uwielbiam się tu ścigać. W tym roku będziemy mieli okazję kilkakrotnie się tu ścigać, więc tylko się cieszyć. Nasz kolega Leon z teamu, nowy nasz zawodnik, uległ wypadkowi.
ma zerwane najprawdopodobniej więzadła w kolanie. Leon, wracaj do zdrowia i wróć jeszcze bardziej silniejszy niż przystąpiłeś do tego rajdu. Cel na ten sezon jest prosty, zostać mistrzem. Łódzki Klub w Krutowie. No co, no zapowiedź przyszłego rajdu, no ŁKO, znaczy podium musi być całe pomarańczowe po prostu, tak? Liczę na Bobiego, na Szpunara. Szpunar teraz akurat, Luzak, przepraszam, szkoli swoją nawigację i umiejętności. Na pana Szpunara, kolegę spod budki z piwem znalazłeś? Więc pan Szpunar szkoli się i mam nadzieję, że co rundę będzie szybciej jechał i jakieś pudło w końcu osiągnie, a Bożałek po prostu niech się skupi, no, z żoną musi porozmawiać.